my! Coś nam te poniedziałki przez jakiś czas nie leżały, ale tydzień temu przełamaliśmy tą fatalną serię poniedziałkową, wygraliśmy w Bełchatowie. Dzisiaj zwyciężyliśmy u siebie i cóż, żeby tak dalej. Następny mecz gramy w sobotę i mam nadzieję, że w sobotę również będziemy zwycięzcy. W pierwszej połowie to fajnie wyglądało. Ja się cieszę, że strzeliśmy bramkę i nawet fajnie konstruowaliśmy tę akcję. Nie pozwalaliśmy za dużo, żeby stworzył ruch, także no fajnie, szkoda, że ta druga połowa już nie wyglądała tak, jak byśmy tego chcieli. Nie strzeliliśmy drugiej bramki i tak naprawdę do końca była taka nerwówka, bo nie wiadomo, jak mogło się to skończyć. Ruch zagrał inaczej. Zrobił zmiany w przerwie, ale to już któryś raz tak nam się zdarza. Tak samo było w Bełchatowie, tak samo było w Kielcach z Koroną. Wygrywamy do przerwy 1-0 i tą drugą połowę zaczynamy inaczej. Nie wiem, z czego to się dzieje, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że zwyciężyliśmy i my jesteśmy w takim punkcie, że ten styl odkładamy gdzieś na Boga, a ważne są dla nas punkty. Wiadomo, że chcielibyśmy to wszystko pogodzić, aby grać efektownie i efektywnie, ale czasami właśnie wychodzi tak jak dzisiaj, ale szczęście dla nas w całej tej sytuacji jest takie, że zwyciężyliśmy i zdobyliśmy 3 punkty. Do momentu zdobycia bramki nie było tak dobrze z waszą grą. Coś nie grało, było dużo chaosu. Uspokoiliście się chyba po tym golu Adama Frontczaka? Na pewno. Gol nam pomógł, nie ma co ukrywać i wpuścił nasze poczynienia troszkę spokoju, ale myślę, że kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Może nie było to tak aż widoczne, ale z boku, ale na boisku czuliśmy, że czuliśmy się dzisiaj mocni. Może nie przekładało to się na efektowność naszej gry, ale czuliśmy, że jesteśmy w stanie to spotkanie wygrać i tak też się stało. Szkoda, że nie udało nam się zdobyć wcześniej drugiego gola, bo myślę, że wtedy byśmy bardziej jeszcze kontrolowali te spotkania. Fajnie te sytuacje stwarzaliśmy sobie w pierwszej połowie, w drugiej już trochę było tego mniej. Może nad tym chyba trzeba popracować, bo tak jak powiedziałem wcześniej, jakbyśmy strzelili drugą bramkę, to byłoby na pewno łatwiej. Ruch musiałby się odkryć i to na pewno by stwarzało sytuację do tego, że moglibyśmy jeszcze podnieść. Trochę tych bramek brakuje, ale ja się osobiście cieszę, że nie tracimy bramek, że gramy fajnie, konsekwentnie z tyłu i tak naprawdę wyeliminowaliśmy groźne atuty ruchu, jakim jest Arek Piech i Jankowski, którzy dobrze współpracują, a my naprawdę dzisiaj z tyłu zagraliśmy poza kilkoma błędami. Wiadomo, że się zdarzą, ale jest zero z tyłu i to cieszy najbardziej. Ważne mecze wygrane to te z drużynami, które są na niższych miejscach. Pokonany GKS, pokonany ruch, oddalamy się od dna tabeli, usadawiamy się chyba w środku. No tak, wiadomo, dla nas każdy mecz jest ważny i wiadomo, że fajnie byłoby zdobyć tych punktów jak najwięcej, żeby ten okres zimowy przepracować w miarę spokojnie. Wiadomo, jak wygląda tabela, że ruch był naszym sąsiadem, no i tym bardziej to cieszy, że w jakiś sposób zdobyliśmy te 3 punkty i odskoczyliśmy, bo w przypadku jakiejkolwiek porażki to niestety ruch by nas przeskoczył i byśmy byli w tej dolnej części tabeli. Tak jak powiedziałem, cieszymy się ze zwycięstwa. Mamy nadzieję, że w każdym meczu będziemy podchodzić tak jak dzisiaj, konsekwentnie i no i zobaczymy. Wiadomo, że jeszcze zostały parę meczy i trzeba się na nich skoncentrować i zdobyć jak najwięcej punktów. Takim smutnym głosem, ale chyba cieszysz się. Nie, no cieszę się, wiadomo. Wygraliśmy 3 punkty. Cóż więcej powiedzieć. Może fajnie by było, jak było okazale, ale też nie ma co narzekać. Trzeba się cieszyć z tego, co jest.